Witam w Szkole Sobotniej Hope Channel poświęconej dogłębnemu interakcyjnemu studium Słowa Bożego. Kontynuujemy zmieniające życie rozważania pod tytułem Odpoczynek w Chrystusie. Temat zajęć – odpoczynek sobotni. Nie chodzi tylko o wykonanie skądinąd bardzo ważnego polecenia, ale o doświadczanie relacji z naszym Stwórcą i Odkupicielem, o odpoczynek, który mamy w Nim. Zapraszam na zajęcia. Witam również nasz zespół. Dobrze być znów razem. Cieszymy się, bo oprócz 5 osób w studiu, zdalnie dołączają do nas Jonathan, Rod i Shaina. Miło nam, że jesteście z nami podczas interakcyjnego studium Słowa Bożego. Poprzednio mówiliśmy, że Bożemu darowi stworzenia towarzyszył drogocenny dar świętego czasu. Z drugiego rozdziału Księgi Rodzaju dowiedzieliśmy się, że Bóg pobłogosławił dzień siódmy, poświęcił go i odpoczął w nim. Ale ten dzień nie jest tu nazwany sabatem. Mowa jest tylko o siódmym dniu. Skąd wiadomo, że jest to sabat, o którym mówi czwarte przykazanie, rozpoczynające się słowami pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić? John? W Księdze Rodzaju czytamy, że tego dnia Bóg ukończył dzieło swoje, które uczynił. A wyraz szabat lub sabat oznacza zaprzestanie pracy. Z tego można wnioskować, że chodzi właśnie o ten dzień. A czy jakieś sformułowanie z czwartego przykazania łączy to przykazanie z drugim rozdziałem Księgi Rodzaju? Czy porównując te fragmenty, można powiedzieć, że dzień, który Bóg pobłogosławił, oddzielił do świętego celu i w którym odpoczął, to rzeczywiście sabat wspomniany w przykazaniu? W Księdze Rodzaju czytamy, że w siódmym dniu Bóg odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego dokonał w stworzeniu, a czwarte przykazanie mówi o odpoczynku przeznaczonym dla człowieka. Sabina? Najwyraźniej wynika to z Księgi Wyjścia, rozdział 20, wiersz 11. Zechciałabyś odczytać ten werset? Księga Wyjścia, rozdział 20, wiersz 11. Tak brzmi fragment czwartego przykazania. Czytam z Biblii Tysiąclecia. W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich. W siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty. To jest ten sam dzień. Mamy tu wyraźnie nawiązanie do drugiego rozdziału Księgi Rodzaju. Bóg pobłogosławił ten dzień, uznał go za święty i odpoczął w nim. Ja dorastałem w rodzinie, która święciła sobotę. Moi rodzice dowiedzieli się o świętym dniu niedługo przed moimi narodzinami. Mój brat miał 1,5 roku. Moi rodzice myśleli, że tylko oni odkryli tę cudowną prawdę o sobocie. Ale Bóg przekonuje o tym ludzi na całym świecie, także przez Szkołę Sobotnią Hope Channel. Nie pamiętam, kiedy uświadomiłem sobie, że tu chodzi nie tylko o dzień, który trzeba święcić, ale o więź z Bogiem. Kiedy zrozumieliście, że ten dzień jest poświęcony bliskim relacjom? Sabina? W przeciwieństwie do ciebie, nie wychowywałam się w rodzinie adwentystów, która święciłaby sobotę. Ale ponieważ łączyła mnie więź z Jezusem, zanim zrozumiałam kwestię sabatu, to nie było mi trudno pojąć istotę tego dnia. Szczerze mówiąc, nie przypominam sobie, żebym niewłaściwie pojmowała ten dzień już po zrozumieniu, na czym on polega i gdy zaczęłam go święcić. Oczywiście jesteśmy niedoskonali i nie zawsze jesteśmy skupieni tak, jak trzeba, ale ogólnie mówiąc, gdy przyjęłam prawdę o sabacie, rozumiałam już znaczenie więzi z Bogiem. Wcześniej po prostu nie wiedziałam, że sobota jest dniem, który trzeba święcić. Rod też nie dorastał w rodzinie, która była świadoma znaczenia sabatu.
Dzięki czemu zrozumiałeś, że ten dzień jest darem od naszego Stwórcy dla ciebie i dla twojej rodziny? Objawił mi to Duch Święty, głównie dzięki studium Słowa Bożego. Zawsze staram się do wszystkiego dochodzić logicznie. Więc logicznie rzecz biorąc, skoro Bóg wyznaczył ten dzień i dał nam go jako dzień odpoczynku, to na pewno nie był to odpoczynek, którego on potrzebował. Musiało mu chodzić o spędzanie czasu z nami, o to, żebyśmy skupili uwagę na nim. Wciąż się uczymy. Mamy różne doświadczenia, ale Bogu zależy na bliskiej więzi z nami. A propos relacji, stworzenie rodziny ludzkiej było wyjątkowe i to pod kilkoma względami. Jason, pierwsza księga Mojżeszowa, rozdział 1, wiersz 26 i 27. Bóg nam przypomina, że nie jesteśmy dziełem jakiegoś kosmicznego przypadku, tylko dziełem Jego rąk. Księga Rodzaju, rozdział 1, wiersz 26 i 27. Czytam z Biblii Warszawskiej. Potem rzekł Bóg: uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas. I niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę. Stworzył ich. Kilkakrotnie powiedziane jest, że to Bóg stworzył człowieka, a nie, że człowiek wyewoluował. Stephanie, Księga Rodzaju, rozdział 1, wiersz 28. Bycie stworzonym na obraz Boga wiąże się z kolejnym darem. Czytam z Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. I Bóg błogosławił im. Potem Bóg powiedział do nich: bądźcie płodni i rozmnażajcie się. Napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebieskim i nad wszelkimi zwierzętami, które poruszają się po ziemi. Jakim zaszczytem obdarzył Bóg pierwszych małżonków, mężczyznę i kobietę, jako ich stworzyciel? Jonathan? Powierzył im opiekę nad zwierzętami. Mowa jest o panowaniu nad nimi, ale nie chodziło o kontrolę i wyzysk, tylko o bycie troskliwym szafarzem tego cudownego, dopiero co stworzonego świata. Było to zaszczytne stanowisko. Swego rodzaju nadzór nad stworzeniem to jedno, ale było coś jeszcze. Stephanie? Otrzymali zdolność wydawania na świat potomstwa. Bądźcie płodni i rozmnażajcie się. Bóg mógł powiedzieć: niech się ziemia zaludni, i od razu byłaby pełna ludzi. Dlaczego Bóg zaczął od jednej pary ludzkiej, którą stworzył na swój obraz i pobłogosławił? W pewnym sensie Bóg umożliwił im udział w Jego stwórczym dziele. Coś niesamowitego. Bóg obdarzył swoje stworzenia zdolnością prokreacji, a później rodzice mieli uczyć swoje dzieci o Stworzycielu. Ich potomkowie nie istnieli w dniu, w którym Bóg pobłogosławił sabat i oddzielił go w świętym celu. Dlaczego powinniśmy uczyć nasze dzieci o darze szabatu? Wydaje się, że jest to coś, czego nasz Stworzyciel od nas oczekuje. Jason? Bóg pragnie, byśmy mieli udział w Jego stworzeniu, czy to przez prokreację jako mąż i żona, czy też celebrowanie Bożego stworzenia i odpoczynku. Bóg nie uruchomił świata i nie zostawił nas. Chodzi o interakcję między ludźmi, o interakcję z Bogiem. Podoba mi się użyty przez ciebie czasownik celebrować. Rod?
Bóg obdarzył nas zdolnością prokreacji, wiedząc, że upadniemy i odwrócimy się od Niego. To jest nie tylko zdumiewająca, ale także kojąca świadomość, bo to znaczy, że Bóg już miał plan odkupienia człowieka. Możemy znaleźć ukojenie w tym, że choć jesteśmy grzeszni, to Bóg obmyślił plan ratunku dla nas. Jako rodzic znajduję ukojenie również w tym, że moje dzieci, które nie zawsze podejmują właściwe decyzje, zresztą podobnie jak ja, są cenne dla Boga, który darzy je bezgraniczną i niewyczerpaną miłością. Wracając do celebrowania. Sobota to nie tylko czas celebrowania więzi, ale także radowania się naszą wolnością. Sabina, piąta księga Mojżeszowa, rozdział 5, od wiersza 12 do 15. Jeśli w Księdze Wyjścia czytaliście czwarte przykazanie mówiące o sobocie, to wiecie, jak ono brzmi. Dlatego zwróćcie uwagę na to, jak zostało ono sformułowane w piątym rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa. Jakie są różnice między tymi dwoma zapisami przykazania o sobocie? Czytam z Biblii Warszawskiej. Przestrzegaj dnia sabatu, aby go święcić, jak rozkazał ci Pan, twój Bóg. Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką twoją pracę, ale siódmego dnia jest sabat Pana, twojego Boga. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twój wół, ani twój osioł, ani twoje bydlę, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach, aby odpoczął twój sługa i twoja służebnica, tak jak ty. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i że Pan, twój Bóg, wyprowadził cię stamtąd ręką możną i ramieniem wyciągniętym. Dlatego rozkazał ci Pan, twój Bóg, abyś obchodził dzień sabatu. Pierwsza różnica jest taka, że zamiast wyrazu pamiętaj z 8 wiersza 20 rozdziału Księgi Wyjścia mamy wyraz przestrzegaj. Dlaczego w ponownym sformułowaniu czwartego przykazania czytamy przestrzegaj, a nie pamiętaj? Może zapytamy o to Mojżesza, gdy się z nim spotkamy. Widać, że to przykazanie nie musiało być sformułowane tylko w jeden sposób. Dlaczego za drugim razem Mojżesz napisał przestrzegaj dnia sabatu zamiast pamiętaj? Na tym etapie już na pewno pamiętali o przestrzeganiu sabatu. Za drugim razem było to definitywne potwierdzenie, że tak należy postępować. Nie było to już tylko łagodne przypomnienie. W poprzednim studium zaznaczyliśmy, że Jezus w podobnym tonie wypowiadał się o znaczeniu soboty. Mojżesz uzmysławiał Izraelitom konieczność przestrzegania tego dnia. Widziałem, że przytaknęliście, gdy Shaina powiedziała, że Mojżesz już im o tym powiedział. A teraz tylko to powtarzał. Sabina? Kontekst Księgi Wyjścia jest taki, że dopiero co wyszli z niewoli. Przez setki lat naród izraelski był zniewolony, więc wydaje się, że nie mogli przestrzegać tego dnia. Robili, co im kazano. W Księdze Powtórzonego Prawa Mojżesz podaje im informację, którą niedawno otrzymali. Za pierwszym razem pojawił się wyraz pamiętaj, ponieważ przez setki lat nie byli w stanie przestrzegać tego dnia we właściwy sposób. Pamiętajcie o tym, co zostało zapomniane. Teraz ta informacja została tylko powtórzona. Jaki dodatkowy szczegół podany jest w Księdze Powtórzonego Prawa? Księga Wyjścia o tym nie mówi. Stephanie? Księga Powtórzonego Prawa wiąże to przypomnienie z niewolą egipską.
I w drugiej, i w piątej Księdze Mojżeszowej wyprowadzenie z niewoli wspomniane jest tuż przed przykazaniami. Czwarte przykazanie z Księgi Wyjścia nie wspomina o niewoli. Ten dzień jest upamiętnieniem dzieła stworzenia, ale jest to również czas radowania się wolnością. Większość z nas nie była w niewoli, na przykład w obozie jenieckim. Ale i my możemy cieszyć się wolnością, którą mamy dzięki więzi z Chrystusem. Ejsza, co możemy celebrować w sobotę w kontekście wolności w Chrystusie? Zniewala nas grzech. Chodzi o wolność od tego, co odciąga nas od Boga. Mogą to być złe nawyki albo bezbożny styl życia. W sobotę świętujemy. Wiem, że jako Brytyjczyk powinienem stać w bezruchu. Czym jeszcze możemy cieszyć się w sobotę, oprócz wolności od niewoli grzechu? Shaina? Bóg dokonał dzieła stworzenia, zanim odpoczął. Świętuję również to, że mam od Boga czas, w którym mogę się odprężyć, zacieśnić swoją więź ze Stwórcą i nie skupiać się na żmudnej pracy poprzednich 6 dni. Jest to czas świętowania. Tutaj chyba bardziej chodzi o odpoczynek niż o wolność. Coś jeszcze o wolności? Stephanie? To, o czym mówiła Shaina, można określić jako wolność polegającą na tym, że 24 godziny poświęcamy tylko Bogu, bo nie jesteśmy związani świeckim poglądem na to, jak osiąga się sukces. Shaina przytakuje, więc pewnie o to jej chodziło. Jesteśmy wolni, bo nie musimy pracować 7 dni w tygodniu, tylko 6. Sabina? Sobota kojarzy mi się z tym, że zanim Bóg odpoczął, stworzył wszystko, co jest nam potrzebne do życia, na przykład pożywienie. Podobnie jest teraz. Sobota przypomina nam, że choć trzeba pracować, to jednak nie musimy uczestniczyć w pogoni za rzeczami materialnymi, które Bóg już nam zapewnił i wciąż będzie zapewniał. Poczucie wolności wynika z zaufania do Boga, który jest naszym żywicielem. Mogę na Nim polegać. W sobotę mogę odpoczywać w Chrystusie, bo On pragnie pielęgnować ze mną żywą więź. Mogę w Nim odpoczywać, bo w Nim jest moja wolność. Grzech już nade mną nie panuje. Ale jest jeszcze inny, ważny aspekt soboty. Sobota to czas czynienia dobra, czyli odzwierciedlania charakteru Boga. Rod, Księga Wyjścia, rozdział 19, wiersz 6. A później John, pierwszy list Piotra, rozdział 2, wiersz 9. Jak zobaczymy, Boży plan dla Izraela i dla Kościoła jest taki sam. Księga Wyjścia, rozdział 19, wiersz 6. Czytam z Biblii Poznańskiej. Wy więc będziecie mi królestwem kapłanów, ludem świętym. Oto słowa, które masz powiedzieć synom Izraela. I prawie to samo w pierwszym liście Piotra, rozdział 2, wiersz 9. Czytam z Biblii Zaręby. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, by rozgłaszać wspaniałość tego, który was wyrwał z ciemności i wprowadził w swoje zachwycające światło. Nie mamy teraz czasu na zgłębianie tego tematu, ale misja Izraela, polegająca na kierowaniu uwagi na Mesjasza, jest również misją Kościoła chrześcijańskiego. Wszystkie błogosławieństwa obiecane Izraelowi obejmują również chrześcijan, naśladowców Jezusa. Wy jesteście kapłanami, zostaliście wybrani. Co oznaczają te słowa? Jonathan? Kapłani byli zaangażowani w różnego rodzaju obrzędy.
Interpretowali prawo dla ludu, pomagali ludziom dokonywać wyborów. Byli swego rodzaju łącznikami, pomagali ludziom w pojmowaniu Boga i w zanoszeniu ich próśb do kochającego Stwórcy. Poprzednio, gdy mówiliśmy o czterech przyjaciołach, którzy przynieśli swojego kolegę do Jezusa, Billy powiedział: potrzebuję przyjaciół, którzy będą mnie prowadzić do Jezusa. Oddając językiem Nowego Testamentu to, o czym mówił Jonathan, można powiedzieć, że królestwo kapłanów to ludzie, którzy pomagają innym ludziom dotrzeć do Jezusa. Przyjrzyjmy się kilku przykładom. Przykazanie mówi: obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. Zobaczmy, jak Jezus czynił dobro. Jason, Ewangelia Marka, rozdział pierwszy, a później zastanowimy się, co to w praktyce oznacza dla nas. Sobota to dobrze spędzony czas. Nie tylko odpoczywamy od pracy, ale pomagamy też bliźnim nawiązać kontakt z Jezusem. Ewangelia Marka, rozdział 1, od wiersza 21 do 28. Czytam z Biblii Warszawskiej. I weszli do Kafarnaum, i zaraz w sabat wstąpił do synagogi i nauczał. I zdumiewali się nad nauką jego, gdyż nauczał ich jako moc mający, a nie jak uczeni w piśmie. A był w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego, który krzyczał, mówiąc: cóż mamy z Tobą, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kim Ty jesteś, Święty Boży. A Jezus zgromił go, mówiąc: zamilknij i wyjdź z niego. A duch nieczysty, szarpnąwszy nim i zawoławszy głosem wielkim, wyszedł z niego. I zdumiewali się wszyscy, tak iż pytali się nawzajem, co to jest. Nowa nauka głoszona z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie, po całej okolicznej krainie galilejskiej. Czytamy, że to wydarzyło się w sabat. Jak wyglądała typowa reakcja przywódców religijnych, gdy Jezus robił coś dobrego w sabat? Shaina? Byli niezadowoleni, a nawet oburzeni. Zarzucali Jezusowi, że wykonuje pracę w sabat. A przecież On czyni dobro. Być może nie mieli dobrych relacji z Bogiem i dlatego nie rozpoznali ducha, w którym Jezus dokonywał tych czynów. Jezus jako Pan sabatu musiał im powiedzieć: wolno w sabat dobrze czynić. Zbawiciel właśnie wypędził z człowieka ducha nieczystego. Zobaczmy, co stało się później. Aisha, Ewangelia Marka, rozdział 1, od wiersza 28 do 34. Wyglądało to tak, jakby otworzyły się wrota śluzy. Ludzie zobaczyli, że Jezus w sabat czyni dobro i sami też chcieli tego doświadczyć. Ewangelia Marka, rozdział 1, od wiersza 28 do 34. Czytam z Biblii Warszawskiej. I wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej. I zaraz po opuszczeniu synagogi przyszli z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. A teściowa Szymona leżała w gorączce i zaraz powiedziano mu o niej. I przystąpiwszy, ujął ją za rękę i podniósł ją, i opuściła ją gorączka i usługiwała im. A gdy nadszedł wieczór i zaszło słońce, przynosili do niego wszystkich, którzy się źle mieli i opętanych przez demony. I całe miasto zgromadziło się u drzwi. I uzdrowił wielu, których trapiły przeróżne choroby, i wypędził wiele demonów, ale nie pozwolił demonom mówić, bo go znali. Jeden z demonów w synagodze powiedział: wiem, kim Ty jesteś, Święty Boży.
Jezus dokonuje cudu, uwalniając człowieka od demona, a później udaje się do domu Szymona. Wiedzieliście, że apostoł Piotr był żonaty? W domu apostoła jest jego chora teściowa. Zwróciliście uwagę na to, co od razu zrobili uczniowie? Powiedzieli o niej Jezusowi. Po co to zrobili? Po co było niepokoić Jezusa tym, że teściowa Piotra jest chora? Stephanie? Ufali, że Jezus coś z tym zrobi. Dlaczego? Bo widzieli, czego dokonał przed chwilą. Skoro w synagodze wyzwolił człowieka opętanego przez demona, to może uzdrowić również ją. Ale przecież to był sabat. Dlaczego to ich nie powstrzymało? Dlaczego nie powiedzieli sobie, to byłaby praca, nie powinniśmy go prosić, żeby to zrobił w sabat? Rod? Jezus właśnie im pokazał, że to zastrzeżenie nie ma racji bytu. Znaczące jest też to, że osoba, którą uzdrowił Jezus, jest jedną z pierwszych, które zaraz po uzdrowieniu wspierało dzieło. Czytamy, że opuściła ją gorączka i usługiwała im. Stała się częścią zespołu. Nie powiedziała, dziękuję, do zobaczenia, ale zaczęła służyć. Myślę, że uczniowie powoli zaczynali pojmować, że sobota to czas nie tylko szczególnej więzi z Bogiem, ale także dzielenia się Bożymi błogosławieństwami. Uczniowie widzieli, jak Jezus to robił. Ale w wierszu 32 przeczytaliśmy, a gdy nadszedł wieczór i zaszło słońce, czy myślicie, że pozostali ludzie, podobnie jak niektórzy współcześnie, przestępując z nogi na nogę i sprawdzając godzinę, wahali się, czy godzi się to czynić w sabat? Stephanie? Mogło tak być, może woleli się nie narażać. Poczekajmy, aż zajdzie słońce i wtedy przyniesiemy do niego chorych. Czy Jezus ich za to zganił? Jason? Zrobił dla nich to samo, co dla opętanego. Uzdrowił ich. Nie robił między nimi różnicy. Nie liczyło się to, co myśleli. Jezus wiedział, że mieli wiarę. Pewnie nie rozumieli wszystkich szczegółów, ale zaufali Jezusowi. Mógł im powiedzieć, nie musieliście czekać, mogliście przyjść od razu, bo sabat to czas dzielenia się Bożymi błogosławieństwami. John? Jezus w sobotę dzielił się Bożym błogosławieństwem, uwalniając ludzi od cierpienia. Przestrzegając tego dnia, możemy czynić takie samo dobro. Przytoczmy jeszcze jeden fragment. Jonathan, Ewangelia Jana, rozdział 5, od wiersza 7 do 16. Ludzie nie rozumieli Jezusa, a przecież to On jest Panem sabatu. My też możemy być niezrozumiani. Możemy powiedzieć, sobota to czas bycia świętym. To prawda. Sobota to czas radowania się więzią z Bogiem. To prawda. To czas cieszenia się wolnością w Chrystusie. To też prawda. Ale jest to również czas czynienia dobra. Zobaczmy, jak na to zareagowali przywódcy religijni w czasach Jezusa. Ewangelia Jana, rozdział 5, od wiersza 7. Czytam z Biblii Warszawskiej. Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy. Zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. Rzecze mu Jezus: wstań, weź łoże swoje i chodź. I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził. A właśnie tego dnia był sabat. To też mówili Żydzi do uzdrowionego: dziś sabat, nie wolno ci nosić łoża. On zaś odpowiedział im: ten, który mnie uzdrowił, rzekł mi: weź łoże swoje i chodź. Pytali go: cóż to za człowiek, co ci powiedział: weź je i chodź? A uzdrowiony nie wiedział, kto to był, bo Jezus niepostrzeżenie oddalił się od tłumu, który był na tym miejscu. Później spotkał go Jezus w świątyni i rzekł do niego: oto wyzdrowiałeś. Już nigdy nie grzesz, aby ci się co gorszego nie stało.
Odszedł ten człowiek i powiedział Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że to uczynił w sabat. Niektóre przekłady dodają, że szukali sposobności, aby go zabić. W niektórych manuskryptach występują pewne słowa, w innych nie. Nie tylko prześladowali, ale chcieli go zabić. Co musiało dziać się w umysłach tych ludzi, którzy chcieli zabić i w końcu zabili Jezusa za to, że czynił dobro? Między innymi za to, że dzielił się Bożą dobrocią w sabat. Mógł to być przejaw ich samolubstwa i egocentryzmu. Uczniowie Jezusa, widząc, że ich mistrz uzdrowił jednego człowieka, wskazali kolejną osobę, którą mógł uzdrowić. Wiedzieli, że mógł to zrobić. Myślę, że kapłani byli zazdrośni. Co ten człowiek sobie myśli? Brakuje mu wykształcenia, które my zdobyliśmy. Pojawia się znikąd i czyni takie rzeczy? Knuli, bo uwaga ludzi nie skupiała się na nich. Czyli zazdrość i duch rywalizacji. Zamiast cieszyć się i wołać Alleluja, postrzegali Jezusa jako rywala. Co jeszcze wywołało tak wrogą reakcję? Takie niezrozumienie istoty sabatu. Nie rozumieli znaczenia tego dnia. Bo jak pokazuje historia Izraela, bardzo często odwracali się od Boga i oddawali się bałwochwalstwu. Sądzę, że w czasach Jezusa, po okresie odstępstwa, chcieli wrócić do Słowa Bożego, ale nie wiedzieli, jak poukładać sobie prawdę, która dotyczyła szabatu. Wygląda na to, że tak wrogie nastawienie do Jezusa wynikało z braku więzi z Bogiem. Wymyślili szczegółowe przepisy mówiące, co można, a czego nie można, ale nie rozumieli znaczenia sabatu. A jak to wygląda współcześnie? Gdy mówią sobota, to czy pierwsze skojarzenie moich rozmówców jest następujące? Dziel się Bożym błogosławieństwem z bliźnimi? Czyż nie taka powinna być jedna z ich reakcji? Jonathan? Tak, jeśli biorą przykład z Jezusa, który czynił dobro i uzdrawiał ludzi. Czasami postrzegamy różne przepisy jako coś, co nas definiuje. Dzięki nim czujemy się szczególnie ważni. Co więcej, uważamy, że konieczne jest podporządkowanie tym przepisom wszystkich ludzi. Chrystus podważał to, co oni uważali za istotę swojej tożsamości. Sądzili, że jeśli mu się nie sprzeciwią, to zostanie ona zatracona. Zastanawiamy się dziś nad odpoczynkiem sobotnim. Wielbimy naszego Stworzyciela, odpoczywamy w Nim. Mamy wolność w Chrystusie. Są to osobiste przeżycia, ale jest to też czas na dzielenie się Bożymi błogosławieństwami z bliźnimi. Podzielcie się tego typu sobotnim doświadczeniem, które dało wam powód do świętowania. Czy ktoś z was przypomina sobie taką historię? John? Mogę powiedzieć, że studia były jednym z najwspanialszych okresów, w którym delektowałem się tym, co Bóg zaplanował dla nas na sobotę. Tego dnia mogłeś podjąć decyzję, że nie będziesz przygotowywać się do zajęć, nawet tych z religii. Mieliśmy wspólne nabożeństwa, w których uczestniczyło wielu studentów. A po południu udawaliśmy się na łono natury i tam przy wodospadzie również wielbiliśmy Boga. To były wartościowe spotkania. Zacieśnialiśmy łączące nas więzi, ale rodziły się też więzi z Bogiem. Jason?
Pamiętam pewnego starszego człowieka, który niestety już odszedł, ale zanim to nastąpiło, młodzież z naszego kościoła odwiedzała go w sobotnie popołudnia. Siedząc w kręgu, śpiewaliśmy jego ulubione pieśni. Dodam, że on sam kiedyś śpiewał w chórze. Śpiewaliśmy, graliśmy na pianinie i na innych instrumentach. Rozmawialiśmy z naszym gospodarzem. Śpiewaliśmy, modliliśmy się z nim. Z powodów zdrowotnych nie uczęszczał do kościoła. Można powiedzieć, że sprowadzaliśmy kościół do niego. Aisha, wraz z mężem współtworzy kościół domowy. Spotykacie się, śpiewacie. Jak takie spędzanie czasu pomaga wam doświadczać wspólnoty Dnia Sobotniego? Wzajemnie podnosimy się na duchu. Rozwijamy się duchowo jako jednostki i jako grupa. Poznajemy Boga, śpiewamy ku Jego chwale, sławiąc Jego miłość do nas. Wspólnie spożywacie posiłek, wielbicie Boga, czytacie Pismo Święte. Czy można powiedzieć, że spotykając się w tej grupie, robicie coś dobrego? Tak, przez wzajemną zachętę i inspirację do zacieśniania więzi z Bogiem. To na pewno jest coś dobrego. Nie mówimy o biernym siedzeniu na nabożeństwie, ale o wzajemnym podnoszeniu się na duchu, o wzajemnej inspiracji do chodzenia z Bogiem. Sabina? Kilka lat temu, przez 6 miesięcy, odwiedzałam małżeństwo mieszkające w Benton Harbor, w stanie Michigan. Żona była chora, więc za każdym razem, gdy ich odwiedzaliśmy, modliliśmy się o jej zdrowie, albo zabieraliśmy ją do szpitala. To małżeństwo miało też problemy finansowe. Pewnie faryzeusz z czasów Jezusa uznałby, że to było sporo pracy. Przez kilka tygodni, sobotnie popołudnia, spędzaliśmy w szpitalu. Wracając do domu, byłam zmęczona i emocjonalnie wyczerpana. Uważam, że Bóg chciał, żebym to robiła, ale niektórzy pewnie uznaliby, że robienie tego wszystkiego to zaprzeczenie odpoczynku. Byłam zmęczona, ale wierzę, że Bóg tego oczekiwał. Powiedziałaś, uważam, że Bóg chciał, żebym to robiła. Zastosowanie tej zasady w życiu to znaczy, że nie chodzi tylko o pielęgnowanie więzi z Bogiem i cieszenie się wolnością, ale też o czynienie w tym dniu dobra wymaga prowadzenia Ducha Świętego. Nie wszyscy spędzamy soboty w szpitalach, ale może się tak zdarzyć, jeśli taki kierunek wskaże nam Duch Święty. Sobota wiąże się z różnego rodzaju celebrowaniem, bo ten dzień jest darem naszego Stworzyciela. Możemy uczcić również to, czego Bóg dokonuje w naszym życiu. Aisha wspomniała już o wzajemnej zachęcie i inspiracji. Shaina, Księga Wyjścia, rozdział 31, wiersz 13. Czytam z Biblii Tysiąclecia. Powiedz Izraelitom, przestrzegajcie pilnie moich szabatów, gdyż to jest znak między mną a wami, dla wszystkich waszych pokoleń, by po tym można było poznać, że ja jestem Pan, który was uświęcam. Czy moglibyście podać jakieś synonimy czasownika uświęcać? Współcześnie nieczęsto używa się tego wyrazu. Jakieś synonimy czasownika uświęcać, oddzielić, ale nie po to, żeby trzymać się z dala od kogoś, tylko żeby czegoś dokonać, wyodrębnić, poświęcić. Jonathan? Uczynić świętym.
Oddzielić w świętym celu. Bóg poświęcił, czyli oddzielił siódmy dzień. Powiecie, to jest niebezpieczne stwierdzenie, bo Boże działanie w moim życiu wciąż trwa. Widziałem kiedyś taki napis na koszulce: Bóg jeszcze ze mną nie skończył. Praca w toku. Zatem dlaczego w sabat powinienem świętować Boże dzieło uświęcenia? To, że Bóg wciąż działa w moim życiu. Dlaczego to jest ważne? Stephanie? Dzielenie się swoim świadectwem dodaje otuchy innym osobom w ich chodzeniu z Bogiem. Ale powinniśmy też pamiętać, że to Bóg nas uświęca, bo tylko On może tego dokonać. Dziękuję, że o tym powiedziałaś. W tym świętym czasie nie powinniśmy patrzeć na siebie. Powinniśmy spoglądać wzwyż, na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Powinniśmy świętować to, czego Bóg dokonuje w naszym życiu. Spójrzmy choćby na ostatnie 2 lata swojego życia. Skoro widzimy, jak Bóg nas prowadzi, to czy nie powinniśmy z tego powodu świętować? Jonathan? Oczywiście. Dla mnie piękno symboliki sabatu polega na tym, że każdego tygodnia wykonujemy to, co do nas należy. Zarabiamy pieniądze, dbamy o siebie, ale raz w tygodniu nie musimy robić nic i wierzymy, że Bóg się o nas zatroszczy. Ten ostatni werset oraz ten z Księgi Powtórzonego Prawa wiąże ten dzień z naszym zbawieniem, z naszą świętością, z naszym poświęceniem. To Bóg czyni nas świętymi. To On dokończy dzieło, które rozpoczął w naszym życiu. My mamy wykonać to, co do nas należy, ale ostatecznie to nasza więź z Bogiem, to nasze przymierze z Bogiem czyni nas świętymi. To jest dzieło Boże. Jak wspomniałeś, ten, który rozpoczął w nas dobre dzieło, ten też je dokończy. To jest dobra nowina z listu do Filipian, rozdział 1, wiersz 6. Jest to Boże dzieło, które możemy sławić. Jeden z moich ulubionych kaznodziejów powiedział: nie jestem taki, jaki powinienem być, ale dziękuję Bogu, że nie jestem taki, jaki byłem. On mnie zmienił. Jest co świętować. Rod? Bazując na tym, co powiedzieli Jonathan i Stephanie, trzeba podkreślić, że tego dnia czcimy Stwórcę sabatu, a nie ten dzień. Bóg troszczy się o nas nie tylko w sobotę, ale każdego dnia. Kocha nas tak bardzo, że dba o nas codziennie, a w sobotę to upamiętniamy. To prawda, sobota to nie jest nasz jedyny dzień z Bogiem. To jest szczególny dzień, w którym świętujemy więź łączącą nas z Nim przez cały tydzień. Zacytujmy ten fragment, do którego nawiązał Jonathan. Aisha, list do Filipian, rozdział 1, od wiersza 3 do 11. Wierzący w Filipi przeżyli ciężkie doświadczenia. Oto pokrzepiające słowa skierowane do nich przez apostoła Pawła. Czytam z Biblii Warszawskiej. Dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, ilekroć was wspominam. Zawsze w każdej modlitwie mojej za wszystkich was z radością się modląc, za społeczność waszą w Ewangelii, od pierwszego dnia aż dotąd, mając tę pewność, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Słuszna to rzecz, abym tak myślał o was wszystkich,
Dlatego, że mam was w swoim sercu, boście wszyscy wraz ze mną współuczestnikami łaski, zarówno wówczas, gdy jestem w więzieniu, jak i w czasie obrony i umacniania Ewangelii. Albowiem Bóg mi świadkiem, jak tęsknię do was wszystkich serdeczną miłością Chrystusa Jezusa. I oto modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie, abyście umieli odróżniać to, co słuszne od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy, pełni owocu sprawiedliwości, przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. Czuję się w tych słowach miłość, która przepełniała apostoła Pawła. Jakie kwestie zostały tu przez niego podkreślone? Jason? Miłość Chrystusa. Bóg dokończy dobre dzieło, które rozpoczął. I to, że wciąż jesteśmy w drodze. Apostoł pisze, modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała. W każdą sobotę możemy świętować to, że wciąż jesteśmy w drodze. Nie staramy się sami siebie zbawić, ale wciąż kroczymy z naszym Zbawicielem i wkrótce powracającym Królem. Co powiedzielibyście komuś, kto po raz pierwszy usłyszał o tym, że w sobotę świętujemy naszą więź z Bogiem i wolność, że dzielimy się Bożą dobrocią i radujemy się w tym, czego Bóg dokonuje w naszym życiu? Ktoś usłyszał o tym, chce tego doświadczyć i pyta, od czego mam zacząć? Jaki jest pierwszy krok do takiego odpoczynku sobotniego? Boże zaproszenie jest otwarte. Po prostu je przyjmij. Wyraź swoją chęć i przyjmij Jego dar. Ktoś jeszcze? Jason? Zaprosiłbym tę osobę na spotkanie z moimi przyjaciółmi. Przyjdź i doświadcz tego dnia z nami. Aisha wspomniała o kościele domowym. Nie chodzi o odhaczanie punktów na liście, ale o więź z Bogiem i z innymi ludźmi, którzy Go szukają. Świętujmy razem i dodawajmy sobie nawzajem otuchy. Doświadczajmy odpoczynku sobotniego w Chrystusie. Co za wspaniałe studium. Cóż za dar. Przez lata moje zrozumienie odpoczynku sobotniego się pogłębiało. Modlę się, żebyście pielęgnowali więź z Bogiem, który darzy was bezgraniczną i niewyczerpaną miłością. Żebyście polegali na Chrystusie nie tylko w sobotę, ale przez cały tydzień. Módlmy się. Ojcze w niebie, jesteśmy Ci wdzięczni, że pragniesz pielęgnować więź miłości ze wszystkimi swoimi dziećmi. Dar soboty jest szczególnym przypomnieniem. Jesteś Bogiem, który nas kocha, który darzy nas wolnością. Pragniesz, byśmy dzielili się Twoją dobrocią i cieszyli się tym, co czynisz w nas i przez nas. Obyśmy doświadczali błogosławieństwa odpoczynku sobotniego. W imieniu Jezusa. Amen. Dziękuję Wam za wspólne zajęcia. Cieszcie się odpoczynkiem sobotnim, ale też każdego dnia doświadczajcie Pana sabatu. Wielbijcie Go za Jego dobroć i niewyczerpaną miłość. Dziękujcie Mu za to, co czyni dla was i bądźcie błogosławieństwem dla swoich bliźnich. Opracowanie wersji polskiej Ośrodek Radiowo-Telewizyjny Głos Nadziei dla telewizji Hope Channel Polska. Tekst Piotr Lazar. Dźwięki montaż Mateusz Pawłowicz. Kierownictwo produkcji Jan Kot. Czytał Dariusz Górski.
Już wkrótce zapraszamy do oglądania kolejnego odcinka telewizyjnego Studium Pisma Świętego oraz innych produkcji naszego kanału. Subskrybuj i udostępniaj. Dziękujemy. Do zobaczenia.